We wtorek 23 stycznia miało miejsce uroczyste otwarcie posterunku policji w Goleszowie, który ma swoją siedzibę przy ulicy Cieszyńskiej 25 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie. Szanowni Państwo, mili goście, to dla mnie ogromny zaszczyt być dzisiaj tutaj z Wami i dzielić radość tej uroczystości. Słynny francuski pisarz i polityk powiedział kiedyś: są trzy rzeczy, które mogą udoskonalić całą społeczność, rozciągając na nas swoje dobrodziejstwa. Te trzy rzeczy to pokój, wolność i bezpieczeństwo. A inny wielki człowiek, Szanowni Państwo, Władysław Bartoszewski, który zwykł się mówić, szedł zawsze z Polską, przed oczami i w sercu, powtarzał, że zbrodnią jest reagować na nieszczęście dopiero wtedy, gdy się samemu zostanie zagrożonym. Dlaczego dziś o tym mówię? Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że dzisiejszy dzień, dzisiejsze wydarzenie, jakim jest otwarcie posterunku policji w Goleszowie, to nie tylko uroczystość, na którą mieszkańcy goleszowskiej gminy czekali od lat. To nie tylko, choć przecież bardzo ważne, słowa podziękowań kierowane do osób, które swoimi działaniami i swoją przychylnością przyczyniły się do tej chwili. Szanowni Państwo, to przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców. To lepsza dostępność, która, by właściwie realizować swoje zadania, oprócz wyszkolenia i wyposażenia, musi być zawsze blisko tych, dla których na co dzień zakłada policyjny mundur. Blisko ludzi. Od dzisiaj nad Państwa bezpieczeństwem czuwać będzie dodatkowych 8 funkcjonariuszy prewencji oraz 2 dzielnicowych. Łącznie 10 osób. Po drugie, mówię o tym również dlatego, by podkreślić wzorową współpracę policji i samorządu. Dziś dzięki wzajemnemu zrozumieniu bezpieczeństwo zyskuje nową jakość, realnie odczuwalną dla mieszkańców tejże gminy, która z kolei pozostaje otwarta na oczekiwania i potrzeby lokalnej społeczności i na jej rozwój. Po trzecie, mówię dziś o tym również dlatego, by podkreślić najważniejszy fragment dzisiejszego dnia, fundament dzisiejszego dnia, jakim są ludzie i ich odwaga. A odwaga składa się z 4 elementów: zaufania do siebie, ryzyka, decyzji i zaangażowania. Sukces, Szanowni Państwo, nie jest dziełem przypadku. Tu słowa udało się, wyszło, nie mogą mieć miejsca, bo w tę konkretną sprawę wiele osób włożyło swoją ciężką pracę, swoją pasję, swój upór, swoje przeświadczenie, że ludzkie bezpieczeństwo zawsze stać powinno na pierwszym miejscu. Przeświadczenie, że ta sprawa warta jest wszelkich starań, a plany, drodzy Państwo, należy realizować, a nie czekać, aż się zrealizują. I tak było w tym przypadku. Jak wszyscy wiemy, proces tworzenia posterunku w Goleszowie poprzedzony był wieloma rozmowami, spotkaniami, działaniami, ogromem pracy, której efekty widzimy dzisiaj. W 2022 roku wspólnie z panią Sylwią Cieślar, wójtem gminy Goleszów, mając na względzie dobro lokalnej społeczności, podniesienie poczucia bezpieczeństwa, ale również oczekiwania i potrzeby mieszkańców, podjęliśmy próbę odtworzenia posterunku policji. Dziś przyszła pora, by podziękować wszystkim tym, dzięki którym dziś się tutaj spotykamy. Zatem niech będzie mi wolno podkreślić, że obecność policjantów w wyremontowanym budynku posterunku jest możliwa dzięki staraniom władz samorządowych gminy Goleszów przy jakże ważnym i znaczącym wsparciu powiatu cieszyńskiego i przychylności komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach i komendy głównej policji. Pani wójt, panie starosto, panie komendancie, w imieniu własnym, a także moich kolegów funkcjonariuszy składam na wasze ręce podziękowania za pracę, zaangażowanie i pomoc w realizacji tego, jakże ważnego dla wszystkich przedsięwzięcia. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o całej rzeszy ludzi, którzy przyczynili się do otwarcia posterunku. Kierownikowi posterunku i funkcjonariuszom życzę powodzenia i spokojnej służby. Wszystkiego dobrego, mili Państwo. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.